Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22. Jest to pierwszy odcinek na moim kanale z tej gry. Jeżeli się już orientujecie, no to ja oczywiście będę grał na kierownicy już i panelu od Logitech G-Sitec tutaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o opcje, to wam zaprezentuję, jak to wygląda w moim przypadku. No to mamy tak, gra wieloosobowa, język polski, tryb pomocy wprowadzenia niech będzie włączony automatycznie, sterowanie, wprowadzenie, kontroler, kierownica, śledzenie głowy wyłączone, force feedback na 50%, oś nie jest odwrócona, głośność sobie tutaj troszeczkę zmodyfikowałem, radio wyłączone, bo z tego co pamiętam, to muzyka chyba w radiu jest, nie jest na licencji, znaczy jest tam na jakichś tam licencjach, ale no YouTube by się o to przypierdzielał. Następnie oczywiście 1440p, bardzo wysoko customowa, pełny ekran, skalowanie rozdzielczości. Tutaj tymi funkcjami jeszcze się gdzieś tam będę bawił, ja zazwyczaj sobie robię troszeczkę jaśniej tego farminga, ponieważ on z natury jest, z tego co pamiętam, przynajmniej 19 tak było, był dosyć ciemny. Dlatego tutaj taka sytuacja wynika. Skoki kamery włączone, wyłączymy, bo można się od tego będzie pewnie pożygać zając życie. I ustawienia zaawansowane. Wygładzanie krawędzi, tak możecie sobie zobaczyć. DLSS mamy na Ultra Performance, co ciekawe, to robiąc sobie właśnie DLSS, to dziwne, bo na przykład gry, które mają wsparcie całego początku od NVIDII, to powinny właśnie być też z automatu dodawane do NVIDIA GeForce. I tam możliwość powinna być ustawienia sobie tej grafiki automatycznie. Dobra, to mamy. Następnie, jeżeli chodzi o klawisze, no to tutaj tak, mamy klawiatura, mysz, tak, ale no kontroler. To na pewno jeszcze będzie modyfikowane przeze mnie. To jest więcej niż pewne. Tylko no jeszcze tutaj wiecie, musimy troszeczkę pograć, zobaczyć to, gdzie które klawisze można by było pozamieniać, bo no tak to raczej szału tutaj nie będzie z tym. Wydaje mi się, że jest duża różnica, bo po pierwsze macie tutaj podzielone to wszystko na kategorie, czyli pojazdy, ładowacze czołowe, tak, dźwig. Ważniejsze są tutaj ustawienia, bo jeżeli chodzi o urządzenie Logitech G-Sitec, no to tutaj z tego co pamiętam, to ta pierwsza oś odpowiada za kierownicę, czyli kręcenie w prawo, w lewo. No i nie chcemy martwej strefy, bo wtedy by to wyglądało trochę tak, jakbyśmy mieli zarąbisty luz na kierownicy. Więc bez sensu to jest zrobione. Domyślnie jest to ustawione na 14%, ja wszystkie ustawienia polecam sobie zrobić na 1% i resztę na 150%, jeżeli chodzi o czułość. No i później w trakcie sobie to troszeczkę modyfikować. Kolejne. Mamy pusty zapis, robimy kontynuuj. Nowy rolnik, kierownik gospodarstwa i zacznij od zera. Działa to na takiej samej zasadzie jak Farming Simulator 19. My sobie zaczniemy od nowy rolnik. I teraz tak, zauważyłem, że większość graczy rzuciła się na Outbaleron. Erlengrad też jest tutaj oczywiście z 19. Wydaje mi się, że mapka, która będzie najmniej ogrywana, ponieważ no, była już w 19, więc raczej nikt za bardzo do niej wracać nie będzie chciał. Ja oczywiście skupię się teraz na Elm Creek. Tak, wszyscy rzucili się na Outbaleron, a ja pójdę w drugą stronę. No i tutaj mam już listę modyfikacji. A właśnie, jeszcze co warto by było pokazać, no to zawartość do pobrania. Jaką mamy zawartość do pobrania? No to mamy tak, rozgrywka. Tutaj mamy jakieś znaki drogowe, z tego co widzimy. Paczkę jakąś. No to mamy tutaj właśnie maszyny, które zostały nam udostępnione, jeżeli ktoś kupił wersję przedpremierową. Zbiorniki, ciągniki, no to jest w sumie wszystko to, co zawiera nam właśnie ten dodatek od klasa, który przedpremierowo dostajemy. Dobra, nowy rolnik, Elm Creek, lecimy. No i tutaj działa chyba na tej samej zasadzie. Ma być przebudowany modhub, ciekawe jak to będzie wyglądało, bo na razie jeszcze patrzyłem, to na modhubie żadnej modyfikacji do FS22 nie ma. Co się pojawiło teraz, no to mamy tutaj w prawym dolnym rogu ekranu procentowe ładowanie. Wcześniej tego nie było, nie? Dobrze, moi drodzy, przechodzimy już do kreatora postaci. Tylko tak. Postać. Niech będzie ten. Szybka akcja, zrobimy łysy. Z brodą. Coś takiego. Niech będzie. Wąs. Niech będzie.
koszula. Kolor? Czy, wybierz kolor, jest. Coś takiego? No niech będzie. No tak. Nie, no dobra, niech będzie. Jakiś koszul sobie tutaj zarzucimy. Nie wiem, no ja bym chyba preferował od razu ubranie robocze, tylko tak się zastanawiam. Znaczy, tu są zestawy. Ja zrobimy może troszkę inaczej. Zróbmy tak, w bluzie chłopa zrobimy. Normalnie ciuchy tutaj robocze. Buty akurat od razu są narzucone fajne. Kapelutek jakiś nie, bo jestem łysy, nie będę kapelutka zakładał. No i rękawice. Niech będzie w rękawic. Bez rękawic, bez rękawic. Okularki? Tak się zastanawiam, czy ten. No nie będą. Witamy w grze Farming Simulator. Czy chcesz rozpocząć krótkie szkolenie? Nie, my nie chcemy. My nie jesteśmy graczem, który początkującym, więc takie szybkie wprowadzonko nam nie jest potrzebne. Trochę zauważyłem, że gra mi się lekko przycina, ale to może ze względu na doczytywanie tekstur. Odcinek będzie dosyć szybki. Powiem wam tak. Noszę wrażenie, że... O, widzicie? Wsiadałem do pojazdu. I mocno przylagowało. Coś jest... tak jakby wsiadanie do pojazdu było troszeczkę bardziej obciążające dla samej rozgrywki. Dobra, no to zróbmy może jeszcze tak. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, to oczywiście tak jak to było wcześniej, czyli... Nie mamy możliwości zrobienia ustawień graficznych z tego poziomu tutaj rozgrywki. Tak patrzę sobie. Bo to jest, powiem wam tak, że to jest mój pierwszy kontakt z grą, nie? Ja się do gry tylko zalogowałem na chwilę. Zmieniłem sobie rozdzielczość ekranu. No i to jest taki pierwszy kontakt. Ale wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy będą tutaj. Co my tutaj mamy? Mamy mapę oczywiście, tak? Możemy sobie zrobić tutaj tereny. Wartość terenów, jak to wygląda. Mapa duża. Powiem wam, że duża. O wiele większa mapa. O wiele większa mapa niż wcześniej to było. I patrzcie. Wiecie, co nie działa? Nie działa ten. Scroll. Ale faza. Może tym będę mógł się przybliżyć? Nie, nie mogę. No, trochę słabo. Nie wiem czemu, a scroll powinien działać, nie? Dobra, to się jeszcze zobaczy, co tutaj się stało, że tak powiem. Przybliż mapę. No i widzicie? Nie działa. Coś jest nie tak, ale jest scroll pokazany, że mam przybliżyć. Dobra, mniejsza o to. Co mamy tutaj? No to mamy oczywiście mapę. No tutaj wszystkie filtry. Rodzaje roślin, wzrosty, składy gleby. Czyli tak, zachwaszczenie, nawiezienie i całą resztę mamy. Tak, teraz mapa troszeczkę się zmienia. Pojazdy mamy. No i znowu rodzaje roślin. Następna zakładka dotyczy od aktywnego pracownika. No i tutaj na przykład moglibyśmy sobie wybrać, gdzie jest ten mój ciągnik. Tu jest kombajn, tu jest samochód. Ja chyba gdzieś tutaj podjechałem. Jest ciągnik. Aktywni pracownicy. Stwórz pracę robimy. Mamy. Przejedź na przykład. No i zaznaczymy go sobie, żeby przejechał. Nie wiem gdzie. No tu za bardzo też to tak. A i tutaj zaznaczamy dopiero. I on sobie tam pojedzie, tak? Zacznij pracę. Teraz zastanawiam się, czy on faktycznie pojedzie.
To jest ten, nie? Dobra. Na razie to olejemy, chociaż kurde, nie daje mi to spokoju, powiem wam. Przejedź, zrobimy. Pyk. Stwórz pracę. Przejedź. Zróbmy, żeby tu podjechał. No i teraz jedzie. Widzicie? Wykręca, na drodze wykręcił. Ciekawe, czy możemy do niego teraz wsiąść. Możemy do niego normalnie wsiąść. Chwileczkę poświęcimy sobie na to, jak on tutaj będzie jechał. I zobaczymy, co dalej mamy w ustawieniach gry. No, nie jest źle. Na razie normalnie, fajnie jedzie. Zmienił pas. Dasz radę. No, już się ogarnął. Jeżeli chodzi o odcinek poświęcony właśnie stricte... O, zobaczcie, teraz mamy też inną zmianę czasu, bo możemy sobie te początkowe robić 1, 2, 3. Mamy sierpień teraz. O, i jedzie w pole. Dobra. Mniej więcej wiemy, że chłop wie, co ma robić, albo on miał wykręcić. Mniej więcej wiemy, że wie, co ma robić. Teraz tak, kolejna zakładka, no to mamy nasze kochane sezony. Tak, zgadza się, mamy sezony. No i tutaj mamy informacje, co kiedy możemy siać, co kiedy możemy zbierać. I później mamy oczywiście pogodę. Prędkość, kierunek wiatru. I pogoda mamy tak, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Na każdy dzień z osobna. Okej. Okay. Dalej mamy tak, produkty, gdzie możemy te produkty kupić i sprzedać chyba też, jak będziemy coś mieli, bo na razie nie wiem, gdzie mamy informacje odnośnie tego, czego ile mamy. Tutaj mamy nasze maszyny, bo tak, mamy sprzedać nie mogę, mogę jedynie kupić. To jest dziwne. Pokaż wahania cen, mam jeszcze coś takiego. Okej. Okay. To będzie trzeba się z tym zapoznać bardziej. Czyli coś na takiej samej zasadzie, jak było w 19 w sezonach, nie? Jeżeli chodzi o te ceny. Kolejna zakładka, no to mamy nasz podgląd na pojazdy. No i tutaj mamy pojazdy, ile godzin przepracowane. Jak długo mamy te pojazdy, ile godzin przepracowane i stan ich zużycia. Dalej lecąc. Finanse, czyli zakładka podstawowa, która nam zawsze podkreśla to, ile zarobiliśmy, ile straciliśmy. Zwierzęta. Na razie żadnych zwierząt nie mamy. Tutaj mamy kontrakty, no i mamy kontrakt na przykład na poproszenie pola numer 78. Kwestia tego, czy te kontrakty będą opłacalniejsze niż w 19. Też w 19 to samo nawożenie pracownika można było zatrudniać i nie było to źle zrobione. Statystyki nasze ogólne, czyli obrobione hektary, cała reszta. Ustawienia gry mamy. Częstotliwość zapisu co 15 minut, czas rzeczywisty. Średni, normalny sobie zrobimy ten poziom trudności. Ruch drogowy włączony, wyłączony, żeby nam nie przeszkadzał. Wzrost sezonowy, tak, dni w miesiącu jeden dzień. My to sobie chyba zmienimy na dwa dni później, zobaczymy. Stały widok miesiąca wyłączony. Jak sobie zrobicie stały widok miesiąca włączony, to zatrzyma wam się widok miesiąca na tym miesiącu, na którym jesteście obecnie. No i ten widok miesiąca nie będzie się zmieniał. Śnieg mamy włączony, niszczenie plonów włączone, konieczna okresowa orka włączona, kamienie na polu. Mamy włączone, wymagane wapno jest, chwasty są. Sterowanie pojazdami, ziemia normalny, czyli poziom brudzenia, automatyczny rozruch silnika wyłączony. Hamowanie z zatrzymaniem włączone. Limit wypełnienia przyczep to też sobie jeszcze wyjaśnimy. Zużycie paliwa niskie. Zrobimy domyślne. Teraz mamy tak, pomocnicy. Nie będą wszyscy pomocnicy kupieni. Zapisz grę.
Okno pomocy, tryb dla daltonistów z jednostki pieniędzy euro. Mamy złotówki dodane, funty euro. Widzicie? Chuźwa, trochę szkoda. Jednostki miary kilometry, Celsjusz, hektary. Radio wyłączone. Zasięg radia tylko pojazdy. Przywróć ustawienia kamery pojazdu. Wyłączone. Włączone. Zawieszenie kamery w środku. Wyłączone, bo będzie też się strasznie bujał. Dynamiczna kamera włączona. Osi nie odwracamy. Proste sterowanie ramieniem. Czułość kamery zrobimy na 125. Czułość wysięgnika na 200. Prostowanie kierownicy nie będzie. Czułość sterowania. Zmiana kierunku automatycznie. Tryb zmiany biegów automatyczna, bo nie będę, nie mam skrzyni biegów, nie? No to automatyczne. Zmień na pociąg włączony, tryb, głośność, tutaj mamy, no i zapisz. Dalej mamy nasze sterowanie, no i tutaj właśnie możemy sobie też modyfikować, ale tutaj już chyba pod konkretną rozgrywkę. No i nasz tutaj poradnik. Jeżeli chodzi o sterowanie pojazdy, przyspieszenie, hamuj, skręć, prawo, w lewo. Włącz, wyłącz silnik. Tutaj zrobimy tak. Ja tutaj miałem to przypisane do tego. Właśnie. Taki duży klawisz na panelu Sajteka. Dobra. To mamy. Tutaj pomoc, czyli poradnik. Dla osób, które pierwszy raz na przykład mają kontakt z farmingiem, wydaje mi się, że tutaj będzie to całkiem spoko rozwiązanie, żeby się zapoznać z tym wszystkim. Rolnictwo sezonowe, kalendarz rolniczy, śnieg. Dalej mamy zwierzęta, rodzaje, pasze i odpady. Teraz tak, jeszcze możemy sobie skoczyć na chwileczkę do sklepu. Co nam się zmieniło w sklepie? No to jest to troszeczkę inaczej, też już podzielone. Mamy tutaj jakieś różne maszyny. Tutaj mamy maszynę, która będzie służyła, z tego co mi się wydaje, chyba do kiszonki w dużej mierze, ale jest w kategorii różnie, nie? Co nam tutaj dochodzi, idąc sobie dalej, to mamy tutaj takie pozostałe maszyny, które gdzieś tam właśnie mamy, czyli jakieś tam do obróbki, siewniki i tak dalej. Później mamy obiekty, czyli standardowo palety, worki typu Big Bag, o, coś co nam doszło, bo wcześniej nie było w podstawce tych worków typu Big Bag. Stały nawóz, ziarna i tak dalej mamy tutaj, więc tutaj może będziemy się z tym troszeczkę lepiej mogli pobawić. Palety, płynny nawóz, a do rozpuszczenia stały nawóz mamy tutaj, to pola, co znaczy to dodatek do kiszonki, to tak, teraz będzie troszeczkę inaczej wyglądało, jeżeli chodzi o kiszonkę i z tego co pamiętam, też będzie nam wyglądało inaczej robienie TMR-u. Też trzeba się z tym będzie. No tutaj mamy oczywiście w sklepie też możliwość kupowania słomy, kiszonki i całej reszty. Dalej, następna zakładka. Pakiety. No i tutaj mamy na przykład pakiet do zboża. Maszyny wszystkie, które są nam potrzebne do tego, żeby sobie ogarnąć zboże. Winogrono. No maszyny, które są niezbędne do winogrona. Oliwki. Maszyny, które są niezbędne do oliwek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy też nawet pakiet zima. Winter pakiet. Lecąc sobie dalej, wyprzedaż pojazdów, no i tutaj możemy sobie kupić pojazdy, że tak powiem, trochę taniej, bo są to pojazdy używane, no, na przykład klas Lexion 182000. Jak sobie wejdziemy, zobaczymy jego, gdzieś tu powinniśmy zobaczyć jego statystykę, jeżeli chodzi o zużycie, tak? A nie, wyprzedaż pojazdów używane, ale gdzie jest jakby zużycie? 38, 9 miesięcy, wariant, 18 litrów. Marka Kół. Minus 62. Będzie dobra. Posiadane przedmioty nasze oczywiście, wypożyczone przedmioty, modyfikacje. O, to jest coś też ciekawego. Inne. Handlarz zwierzętami. Garderoba. Budowa. I teren. No i tutaj wydaje mi się, że każdej z tych zakładek poświęcimy
osobny odcinek. Jeszcze gospodarstwa też sobie tutaj nie zobaczyliśmy, więc szybko skoczymy jeszcze na gospod, tylko obczaić, jak to wygląda. Więc tak, tu mamy gospodarstwo, oznacz miejsce. O, nie możemy odwiedzić. O, jest odwiedzić. No i mamy. Jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, no to tak, mamy dom. Do domu teraz już wchodzić nie możemy. Dostajemy na start kombajn Deutsche Fachr Topliner. Pick-upa dostajemy, który nam nie będzie raczej do niczego potrzebny, z tego co mi się wydaje. Gra, z tego co widzę, chwileczkę potrzebuje na początku na to, żeby się wczytać. To nam wygląda... na warsztat, nie? To jest jakiś... O, a tutaj? Ej, mamy, możemy wejść do kanału. A to ciekawe. Skok nie jest już taki wysoki. Tutaj mamy oczywiście nasz silos. Silos jest pusty. Czyli o, widzicie, co się zmienia? Zawsze na start dostawaliśmy jakieś towary, a teraz nie mamy. No i tu mamy stodołę naszą. Stodołę. Tutaj mamy też jakiś silos duży. To jest chyba na jakieś siano czy coś takiego. No i teraz pytanie, czy gdzieś tutaj mamy jakąś możliwość wysypania w tej stodole coś gdzieś. Czy nie ma takiej opcji? To jest chyba taki budynek ozdobny, bardziej bym powiedział. Mamy też stację, chyba tam jest stacja benzynowa, zaraz obok nas. Tam mamy kilka ciągników. Maszyn dostajemy parę sztuk, co prawda. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To z takiego szybkiego wstępu, jeżeli chodzi o samą grę. Jeżeli wam się podoba, to wiecie co robić, łapeczka w górę, subskrypcja kanału i widzimy się już niedługo. Elo!